Dzisiaj o tym, dlaczego warto zrezygnować z stosowania wkładek higienicznych. Przede wszystkim zyskujesz zdrowie, poprawiasz wentylację i przepływ powietrza do pochwy. Zmniejszasz swoją tendencję do powstawania infekcji intymnych. Finalnie doprowadzisz do zmniejszenia ilości wydzieleń wypływających z pochwy. Rezygnując z wkładek, dbasz o środowisko, ale też oszczędzasz pieniądze, ponieważ zakładając, że zużywasz dwie wkładki dziennie, rocznie będzie to około 195 zł. A wierzę, że te dwie stówki przydadzą Ci się na coś innego. Ale co najważniejsze, zyskujesz wolność i brak uzależnienia od wkładek. Jak zrezygnować ze stosowania wkładek oraz jaki wpływ mają wkładki na Twój organizm? Wszystkiego dowiesz się w najnowszym odcinku podcastu. A czy Ty wyobrażasz sobie w ogóle życie bez wkładek higienicznych? Daj znać w komentarzu.